Witam Was i pozdrawiam. Dzisiaj kolejny temat. Dzisiaj chodzi o Monik Seba. Monik, tak, było takie pytanie. E, zażywam już dłuższy czas taką substancję jak M. S. M i nadal nie mam poprawy. Dlatego to jest serii szybkie, krótkie pytanie, szybka, krótka odpowiedź. E, wydawało mi się to na tyle ważne, żeby rzeczywiście zrobić o tym osobny, krótki filmik. Ponieważ wiele osób ma ten problem. My mamy w naszym organizmie określoną ilość siarki. Nie chcę się pomylić, koło 80 gram chyba to jest na każde ciało, chociaż to też zależy od wagi i tak dalej. Także tego się tak do końca nie da też ustalić. E, teraz, jeżeli my tej siarki mamy już na przykład tylko 20 gram, to nawet jak będziemy to codziennie zażywać teraz, to to może potrwać czasami nawet i parę miesięcy. Nim my to uzupełnimy. To też zależy od dawki, jaką będziemy brali i jak szybko. I to nie jest tak, że to przyniesie od razu ulgę, ponieważ to musi się uzupełnić w tym organizmie. E, na przykład u niej to trwało dość długo, bo u niej dopiero chyba po 4-5 miesiącach były widoczne jakieś efekty, czyli naprawdę miała bardzo duże braki siarki. U mnie to troszeczkę szybciej rzeczywiście zadziałało. Dlatego na to trzeba czasami cierpliwości, to się musi powoli. Po prostu odbudować i wtedy to dopiero zadziała, bo dopiero jak wejdziemy do tego poziomu, który mamy być, to ma to zadziałać i to u każdego może być inaczej. nie jest tak, że ja wezmę tydzień i powiem o gitarach i wszystko przeszło. No, oczywiście, jak mi brakowało 1, 2 gram siarki, no to może oczywiście o połowę, ale jeżeli mam duży brak, to trzeba po prostu stopniowo, stopniowo, stopniowo to odbudowywać aż dojdziemy do tej odpowiedniej ilości, którą powinniśmy mieć. I to tyle w tym temacie. Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Także. Tyle na dziś. Pozdrawiam was i do następnego razu. Pa.